Polska Galeria Sztuki zaprasza. Zrozumieć i polubić. Władysław Podkowiński, Szał uniesień. Szał jest to dzieło jedno z najważniejszych w sztuce polskiej. Ukazuje ono akt kobiecy na karym koniu stojącym dęba. Ów zwierzę ukazany jest w całej swojej okazałości, ponieważ obraz jest namalowany w wielkoformatowy, całopostaciowy, co daje nam doskonały odbiór dzieła sztuki i porównanie z rzeczywistością. Przedstawiona naga kobieta, która jest na oklep, o pięknych, płowych, rudych włosach, która trzyma się tutaj szyi, grzywy konia, jest przykładem pięknego aktu. Sam koń, który ma otwarty pysk, ukazuje zęby, pianę, nozdrza. Wszystko to jest zwierzęcością, ale też ciekawym elementem ukazującym zwierzę w malarstwie konia. Podkowiński chciał ukazać coś nowego. Mamy tutaj przykład dzieła symbolicznego. Mamy tutaj wkroczenie w nową erę. Szkice do tego dzieła już zaczynał w Paryżu. Na początku były one impresjonistyczne, a koniec mamy bardzo realistyczny. Kolory tutaj też jest zachowawczy, monochromatyczny, ciemne tło, ciemny koń, jasna cera kobiety. Wszystko to daje nam bardzo ciekawy obraz. Należy tutaj dodać, że wystawiany był w Zachęcie w 1894 roku, gdzie wzbudził wiele emocji. Co ciekawe, bardzo pozytywne krytyki recenzentów, ale negatywną opinię publiczności. I tutaj mamy właśnie tą skalę drobnomieszczaństwa, kołtuństwa, filistrów, o których się wspomina w tamtych czasach, a nawet do dziś. Dzieło skandalizujące, ponieważ raz ukazuje nagą kobietę na koniu. Dwa, przypuszcza się, że jest to postać realna, znana autorowi. Trzy, co jest bardzo ciekawe, smutne i ważne, że autor sam zniszczył własne dzieło, zdewastował je w 37 dniu wystawy w Zachęcie. Wkroczył do sali i pociął dzieło sztuki. Nie są znane motywy autora. Tutaj mamy tylko garść plotek, domysłów, że rzeczywiście była to jego postać namalowana kobiety, była to jego ukochana i że rodzina widziała w twarzy kobiety swoją krewną i kazała mu to dzieło usunąć. Nie mamy co do tego pewności. Jednak dzieło zostało zniszczone. Później zostało odrestaurowane, zakupione przez kolekcjonera i oddane tak Krakowowi, gdzie do dzisiaj jest Muzeum Narodowym, jest też no, jednym z symboli Krakowa. Tutaj też skandalu dodaje temu dziełu to, że w rok po namalowaniu w 1895 roku autor umiera. Też poszła plotka, że popełnił samobójstwo. Umiera na chore płuca, ale wszystko to, o czym wcześniej mówiliśmy, że jest to akt kobiety, która przypomina być może jego ukochaną, zniszczenie obrazu przez samego autora i no, nagła śmierć młodego człowieka niektórym łączy się w całość, samobójstwo, w autora demonizującego, autora przeklętego, chociaż takim nie był. Dzieło bardzo ważne, cenne i nowatorskie. Mamy tu już symbolizm. Płocka Galeria Sztuki zaprasza.